Dzień dobry Państwu. Otwieram posiedzenie Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Proszę o wyciszenie rozmów, zajęcie miejsc. Startujemy z posiedzeniem komisji. Stwierdzam kworum na posiedzeniu komisji. Witam serdecznie Państwa posłów. Witam Pana Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Witam Pana Ministra Grzegorza Tobiszowskiego wraz z reprezentacją, rozumiem, Ministerstwa Energii i zainteresowanych spółek. Porządek dzisiejszego spotkania brzmi następująco. Informacja Ministra Energii w sprawie oferty zakupu kopalni węgla kamiennego Krupiński z siedzibą w Suszcu przez podmioty ofertę zakupu tej kopalni. Informacja w sprawie poniesionych do tej pory kosztów likwidacji KWK Krupiński. I informuję jeszcze, że posiedzenie zostało zwołane w trybie artykułu 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów. Przewodniczący przywitał wszystkich gości, którzy dotarli na to posiedzenie, a nie są posłami czy byłymi posłami, że to są goście pana ministra energii i skarbu państwa. No bo z tego co wiemy, to przynajmniej wielu samorządowców, którzy chcieli tu dzisiaj być, posłuchać zainteresowanych tym tematem, których zgłaszaliśmy zresztą do sekretariatu komisji, no nie weszło do Sejmu. Była również przedstawiciele spółki pracowniczej, przedstawiciele NSZ Solidarność kopalni Krupiński, którzy też byli zgłaszani i jak najbardziej zainteresowani tym tematem, nie dotarli. Rozumiem, że pozostali uzyskali przepustkę na wniosek ministra energii, bo innej możliwości z tego, co proponowałem panu przewodniczącemu, żeby dopilnować tego tematu, żeby te strony były również na tym posiedzeniu, żeby weszły do Sejmu. Ja nie wiem, kto dzisiaj jest na tym posiedzeniu i kto kogo zapraszał. Gdyby pan przewodniczący był w stanie to bardziej wyartykułować i podkreślić, to bylibyśmy wdzięczni, bo no dzisiaj mamy dyskutować o tym, o informacji właściwie, nic wielkiego, nic drażliwego. Rozumiem, że to są fakty, które następują, o te fakty pytaliśmy już wcześniej. Nie było ich, jest dalej progres co do dalszych działań. Chcemy wiedzieć czemu nie, więc pytanie podstawowe, kto jest na sali i z jakiego klucza kto wyraził zgodę na wejście tych osób, a nie tych, a tamtych w jaki sposób zabronił, zostawił za bramą. Dziękuję. Ja chciałbym potwierdzenia pana, od pana tego, że wszyscy pozostali, którzy są na sali goście, zostali zgłoszeni z listem ministra, bo takie obostrzenia wprowadził marszałek i jedynymi osobami, które dzisiaj są na tej sali, mogły być zgłoszone tylko z listy ministra. I taką informację otrzymywaliśmy od pana marszałka, od jego służb, że na salę mogą wejść tylko osoby zaproszone przez ministra energii. I rozumiem, że takie osoby są tu zaproszone przez ministra energii. I więcej nie polemizuję z panem, bo przedstawiciele NSZ Solidarność to są przedstawiciele spółki pracowniczej, która chciałaby po pierwsze, żeby Jastrzębska dalej mogła funkcjonować i fedrować, wydobywać węgiel w kopalni Krupiński. Jeśli Jastrzębskiej się to nie opłaca, to oni są zadowoleni, żeby przyszedł jakikolwiek inny inwestor, polski, czeski, nie wiem, amerykański, a może brytyjski, który będzie w stanie wydobywać węgiel, zainwestuje własne środki finansowe, będzie płacił podatek i zatrudni prawie 2000 osób. No nie może być tak, że jakoś ekskluzywnie są traktowani jedni obywatele versus drudzy. Ja, broń Boże, nie mam pretensji do tych, którzy nie są z Ministerstwa Państwa. No ja rozumiem, no ale rozumiem, tak? Jest część osób, które... No więc to musimy wyjaśnić, czy w ramach prezydium, czy to jest na pewno. I w takim wypadku wydaje mi się, że to jest, jak poddaję w sposób formalny, panie przewodniczący, pod głosowanie stanowisko, które
sprowadzałoby się do tego, żeby po prostu powtórzyć to spotkanie w momencie, kiedy... Tak. Znaczy, wnioskuję formalnie o przerwanie posiedzenia komisji. Żeby wyjaśnić, żeby wszyscy, bo przecież od strony technicznej, no jeśli jest taka sytuacja, rozumiem te względy bezpieczeństwa, nie musimy się spotykać przecież w budynkach Sejmu. Możemy się spotkać, nie wiem, czy na Śląsku, czy pan minister udostępni salę. Jako komisja, tak, to nie widzę problemu. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że mamy precedens, bo są osoby, które są w jakimś trybie, nie wiadomo jakim zaproszone, ja o to do nikogo nie mam pretensji. Dziękuję. W takim razie traktuję, że ten wniosek pan, bo pan przewodniczący Wojciech Szwedzki zabrał głos. Szanowni Państwo, w związku z tym zamykam posiedzenie komisji. Ustalimy termin posiedzenia w innych okolicznościach, w których będą mogli zabrać głos. Będą mogli być z nami przedstawiciele stron społecznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie pośle, mogę słów powiedzieć, ale tutaj w pigułce jest opracowanie odnośnie kopalni Krupiński. Proszę się zapoznać z tym. Proszę pana, najpierw mówię minister energii i tak dalej. Panie pośle, obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, to myśmy zrobili model biznesowy dla kopalni Krupiński. Mamy nowy model biznesowy dla polskiego górnictwa i prosiłbym o utworzenie zespołu, który zajmie się sprawą kopalni Krupiński. My jako eksperci niezależni mamy opracowania, myśmy robili ten model biznesowy, który wykazał w tej chwili 1 mld zł zysku rok do roku dla tej kopalni. Proszę przekonywać się. Ale panie pośle, pan nie zapozna się z tym opracowaniem? Zapoznam się z tym, dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, panie ministrze, jeszcze raz. Ja pana przepraszam, ale chwilę, dwa zdania. Panie ministrze, proszę wyznaczyć termin spotkania, żeby spotkać się z niezależnymi ekspertami Obywatelskiego Komitetu. Mamy opracowany program dla kopalni Krupiński. Nowy model biznesowy. Ale ta kopalnia może przynosić rok do roku 1 mld zł zysku przy obecnych cenach. Ponad miliard. Przynosiła wcześniej. Bo robiono wszystko, żeby nie przynosiła. Właśnie o to chodzi. Panie ministrze, proszę, błagam, spotkajmy się. Niech pan da szansę wypowiedzenia się. Co mamy do powiedzenia odnośnie kopalni Krupiński, panie ministrze? Proszę nas wysłuchać. Pan minister opiera się na opiniach naukowców. My też mamy opinię naukowców, ekspertów. Chcieliśmy zrobić model audyt kopalni, panie ministrze. Części węgla energetycznego, niech pan posłucha w tej chwili, części węgla energetycznego nie ma szans na to, żeby w tej chwili coś tam zrobić. Panie ministrze, myśmy wykazali wydobywać węgiel koksowy. Tylko i wyłącznie węgiel koksowy. Że węgiel koksowy już został. Podzielona koncesja, zrezygnowano z... Panie ministrze, to my to wszystko przedstawimy, bo pan minister nie ma do końca sprecyzowanych informacji. Pan posłucha, tam nie ma już koncesji krupińskiego. My to wiemy. Odnowić koncesję to nie jest problem. Zanim dojdziemy do pokładu... Pan posłucha, 60% koncesji Jastrzębska już wzięła. To właśnie to ma być pod Jastrzębską Spółką Węglową. My mamy swoje pomysły. Proszę nam pozwolić przedstawić te rozwiązania. Panie ministrze, pan wydał decyzję o likwidacji kopalni. My chcemy rozmawiać z ministrem, osobą decyzyjną. Ale to już może być budowana nowa kopalnia. Panie ministrze, dlaczego jest kopalnia i my wykażemy, że ta kopalnia będzie przynosić ogromne zyski? 10-15 miliardów złotych ta kopalnia może przynieść. Jak będzie przynosiła zyski, to jeszcze oczywiście. No to usiądźmy, panie ministrze, proszę dać szansę temu projektowi. Panie ministrze, to my właśnie chcemy panu ministrowi. Sprawa poszła do prokuratora. My panu ministrowi chcemy pomóc, że tak powiem. Rozmawialiście państwo z Jastrzębską? Na komisji opowiem wszystko. Z Jastrzębską państwo rozmawialiście? Myśmy przedstawili model biznesowy panu ministrowi, posłom, ministrom. Jest,
odpowiedzialny, i nikt nas nie dopuszcza. Odpowiedzialny za górnictwo na Śląsku jest Grzegorz Tobiszowski. Niech pan jego przekona. Niech miał się z nami spotkać, odwołał spotkanie z byle powodu. Tak to wygląda, panie ministrze. Proszę nam pozwolić przekazać te informacje, które my mamy. Eksperci, panie ministrze, Krzysztof, ty tylko robisz audyt kopalni Boże Dary. Pan posłucha, ja już miałem z ekspertami spotkania. Ale z nami pan minister nie rozmawiał. Panie ministrze, już proszę.